Witamy Państwa bardzo serdecznie w naszym pierwszym studio na żywo. Dzisiaj mam teraz przyjemność gościć pana doktora Jerzego Jarosza, naszego pracownika Uniwersytetu Śląskiego, ale również dyrektora programowego naszej trzeciej edycji Uniwersytetu Śląskiego. Witamy bardzo serdecznie. Panie doktorze, już kolejna edycja. Dlaczego warto przyjść na nasz festiwal? No, warto przyjść, bo po prostu nie można nie przyjść. Ja nie będę mówił, dlaczego warto przyjść, ale po prostu nie wyobrażam sobie, że ktoś mógłby tutaj do nas przynajmniej na chwilę nie zajrzeć. Mamy naprawdę ofertę, która w tej chwili się tak rozbudowała, że od wynalazków garażowych do kosmosu. Także cały przekrój, cała cywilizacja jest na naszym festiwalu. Właśnie, zauważyłam, że już tych wynalazków i tych atrakcji jest jeszcze więcej niż w poprzednich edycjach. To jest, jeżeli chodzi akurat o wynalazki garażowe, to jest po raz drugi. Mamy ten taki zaprogramowany punkt. No i oczywiście to wszystko, co działo się rok temu, do czego zawsze z przyjemnością wracamy wspomnieniami, w tej chwili dzieje się dwa razy bardziej. Po prostu okazało się, że rzeczywiście warto, rzeczywiście można pewne blokady, bariery, które były związane z taką jednak nieśmiałością, czy z brakiem doświadczenia w wystąpieniach publicznych, czy z brakiem takich doświadczeń w ogóle w udostępnianiu tego, co się wymyśliło, zostały przełamane i w tej chwili wszystko działa zdecydowanie bardziej płynnie, więc oferta festiwalowa jest wielokrotnie obszerniejsza niż poprzednio. Właśnie, teraz jeszcze dołączył też do nas kosmos. Już widziałam, że bardzo wiele tam jest rakiet powystawianych czy różnych skafandrów. To już nowość na naszym festiwalu, bardziej rozbudowana. Tak, to jest to, co aktualnie się dzieje i czym się interesujemy. No, po słynnych lotach samochodów Tesla w kosmosie i po startach produktów nowej firmy, która podbija kosmos w tej chwili. Myślimy o Marsie cały czas. Oczywiście no, poznajemy teraz odwrotną stronę Księżyca dzięki chińskim rakietom. Mówimy o tym dużo. Nie mogło nie być kosmosu u nas na festiwalu. Zwłaszcza, że udało nam się zaprosić bardzo znakomitych gości. Będziemy mieli i kosmonautę, i astronautkę. Więc mamy tutaj ludzi, którzy w kosmosie byli, mają doświadczenie. Z pewnością ciekawie o tym opowiedzą. Na pewno warto słuchać. Oprócz tego, że możemy czegoś się nowego nauczyć, możemy poznać naukę od nowej strony, tak samo mamy występy artystyczne, również, które mają bardzo ciekawą ofertę. Tak, mamy kilka scen w tym roku. Poprzednio mieliśmy jedną scenę główną i trochę działo się na sali audytoryjnej. W tym roku mamy trzy sceny. Scena główna, scena dolna, bardziej właśnie taka związana z prawą półkulą mózgu, czyli z działaniami artystycznymi, z kreatywnością, wyobraźnią. No i mam jeszcze scenę na audytorium, gdzie będą odbywały się takie bardzo poważne, już poważniejsze wykłady i tam będzie można ich w spokoju wysłuchać. Już mogliśmy pana oglądać na scenie, już po pierwszym wykładzie. I jak wrażenia? To pierwszy występ naszego festiwalu, naszej trzeciej edycji. No, przed chwilą zaczęliśmy te działania. Pokazała się bardzo, wydaje mi się, bardzo ładnie drużyna Uniwersytetu Śląskiego Dzieci. Zostały zbudowane bardzo szybko dwa słynne, historyczne mosty. Jeden to był most rzymski oparty na łuku, który buduje się z bloków kamiennych. Są to mosty, które od ponad 2000 lat stoją i ciągle funkcjonują, służą w Rzymie na przykład. A drugi most to była bardzo ciekawa konstrukcja Leonardo da Vinci. Most, który był mostem przenośnym już w XV wieku. No i też nie wymagał żadnego spoiwa, żadnych łączeń. To był most, który budowało się z drewna, z belek, które same się klinowały. I ten most służył równie dobrze, co było właśnie widać. Cała drużyna przez ten most przedostała się na drugą stronę dzisiaj. A czy one były tak samo wytrzymałe? Bo jedne były budowane z belek, a drugie były budowane z betonu. Czy one tak samo miały taką samą wytrzymałość? No co prawda beton już był na początku, 2000 lat temu, bo Rzymianie znali beton, ale budowało się raczej z bloków kamiennych lub z tufu. Słynny most Fabryciusza jest zbudowany z tufu. Obłożony jest tylko trawertynem z zewnątrz. Wygląda to jak takie lite bloki kamienne. Ale no, myślę, że to zdecydowanie wytrzymałość, jeżeli pani o to pyta, to zdecydowanie po stronie tych jednak kamiennych mostów, które tyle lat stoją. Drewniany most nie ma szansy przetrwać tak długo. Natomiast jeżeli chodzi o udźwig tego mostu, nośność, no to wszystko zależy, jak go zbudujemy, na ile on jest masywny, na ile te belki są grube. To jest już według potrzeb, to się dopasowuje do konkretnej sytuacji. Bardzo dziękuję za rozmowę, a z panem doktorem będziemy mogli się jeszcze zobaczyć na scenie głównej, także zapraszamy do śledzenia, a na następne studio zapraszam już za chwilkę.